Halo, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w... Boże, biegi mi się powoliłem. W Daily Vlogu, tak, w Daily Vlogu. Dzisiaj mamy Daily Vlog z Łodzi. W zasadzie niekoniecznie z Łodzi, bo częściowo z Nadarzyna. Ale postanowiłem, że przy okazji tego większego kotła, bo sporo się dzieje u mnie. Dzisiaj też się będzie sporo działo. Plan jest dość napięty. Weronikę zostawiłem w domu, żeby się wyspała. Dziewczyna, bo ostatnio miała mniej czasu na sen. Ja sobie odespałem. A ona wręcz przeciwnie, przez ten mój powrót. Więc niech ona sobie tam smacznie śpi i odpoczywa, a my jedziemy. Plan na dzisiaj jest taki. Nadarzyn. Targi turystyczne, targi World Travel Show. W ogóle nawiew mam wyłączony i dziwię się, czemu mi parują szyby. Tymczasem zapraszam was serdecznie na pierwszego po latach Daily Vloga. Pyk! Tutaj jest jakieś miejsce są, więc tutaj sobie zaparkuję chyba. Muszę odnaleźć Emila i Aiko. Mam przesyłkę. Swoją drogą mam delikatnie przymało powietrza w prawym kole. Muszę to naprawić. Tymczasem idę do wejścia, muszę moją wejściówkę odebrać. Przy okazji tych targów World Travel Show jest też, związane z turystyką, targi kamperów. I ktoś z was do mnie pisał, że będzie od strony organizacyjnej, no bo tutaj też jest jedna hala poświęcona jachtom i tak dalej. Jak znajdę chwilę, to się przejdę, popatrzę, jak nie znajdę chwilę, to... To trudno, to zostaniemy tutaj, tymczasem idę po tą wejściówkę. Teraz tak, teraz musimy znaleźć Emila. EP123, to wiem. Tak nawiasem mówię, EP134 tu mamy. 42, to chyba tam gdzieś. Tak nawiasem to fajnie jest to wszystko zorganizowane. Bo mając bilet na mailu, tak jak ja, wystarczy, że pochodzicie z kodem QR, to oni wam to skanują. Natomiast... Ciekawostką jest, że tak naprawdę nie dostajemy żadnej opaski ani nic, więc możemy codziennie inna osoba na ten bilet może wchodzić na dobrą sprawę. Saksonia, kraj 21, 27. Where is 23? O dobra, znalazłem. Tu, Dulok. To tu można znaleźć wycieczkę do Japonii? Zapraszam, ale też idę do niesłusznej Korei. A wiadomo. Gdyby ktoś był ciekaw, jak wygląda klawiatura w japońskim laptopie, to właśnie tak. To jest niesamowite, nie wiem czy
Czy bardziej my jesteśmy tacy niezdarni, czy po prostu ludzie są tacy chamscy? Damian miał na swoim stoisku książkę Mateusza Urbanowicza z jego rysunkami? No, czy kwestia artystyczna i tak dalej. Zdziwiłem się. No i oczywiście do mnie przyszedł jeden z was pogadać sobie, do Emila też, no bo to taki wspólny widz. Pogadaliśmy sobie, podyskutowaliśmy. Minęło może 5 minut, odkąd spuściliśmy tą książkę z oczu i ktoś ją już zawinął. Po prostu... To jak ludzie kradną jest po prostu przerażające, naprawdę. Prawie bym się wywrócił z tego wszystkiego. Szkoda gadać, naprawdę. Emil właśnie idzie na swoją prezentację. Lekko rozżalony z powodu książki. No ale co zrobić? Fajny dres, Emilu. A my sobie tutaj zostajemy na stoisku, żeby pilnować, żeby nic więcej nie zginęło, bo polska cebula w formie. Ja będę ich powoli zostawiał, bo dzisiaj, jak wiecie lub nie, mam jeszcze sporo do załatwienia. Generalnie jadę coś odebrać dla was. Moje gardło wysiadło, ponieważ robiłem trochę za tłumacza dla Aiko. I w wolnych chwilach gadałem po prostu z chłopakami, więc już ledwo gadam. Potem jadę jeszcze na małe zakupy, potem jadę na większe zakupy do Łodzi. I dzisiaj mam taki wyjątkowy dzień. Nie będę tego nagrywał, ale opowiem wam o tym później. Damianie, na razie. Już nagram tak typowo youtubersko, na razie. Na razie. Przy nami. A to właśnie, tych dwóch panów. Przedstawcie się, Piotrek. Bartek. Bardzo miło, dzięki, że jesteście. Tych dwóch panów robiło razem ze mną sztuczny... Tych dwóch panów robiło razem ze mną dzisiaj sztuczny tłum. Spisaliśmy się dobrze, moje gardło lekko ucierpiało. A to była bardzo ciężka praca. Dobra, na razie, trzymajcie się. I idziemy sobie do auta. Jak się okazuje, chłopaki w ogóle jadą do Warszawy. A że ja jadę do Warszawy, to jeszcze ich podrzucę. Takie tam... Bo z tego nadążenia to ja nawet nie wiem, czy coś tu jeździ, szczerze mówiąc. Tam jest chyba wyjście. Tak, I w sumie dzisiaj jestem na tych targach i nie wiem, co się na nich dzieje. Bo widziałem tylko jakieś tam stoiska obok Aiko i Emila. A wszystko wkoło mnie absolutnie nie interesowało. No, no takie życie. Jestem w prawo. Ale ja się stosowałem. Już płaczą. Ja się będę na YouTubie, jestem niefotogeniczny. Ja biegałem na YouTubie bez zębów i nic nie było, no. Znaczy było, wiecznie narzekanie ujadaczy, ale... Cejrowski na bosaka był. Cejrowski chodził bez butów, ja chodziłem bez zębów. No, a dzisiaj był nawet. Wiesz, że... Nie, dzisiaj nie był, kurka. Ja go widziałem boso. Ale na tej scenie, co występował? Na tej głównej? Punkt numer jeden dzisiejszej wycieczki. Mianowicie rozmawiałem ostatnio z panią z tej firmy. Jak możecie się domyślać lub nie, jestem właśnie w ich siedzibie i idę po jeszcze jeden prezent dla was. Także tak, tak to będzie wyglądało. No więc tak, nie wiem, nie mam pojęcia, jak długo wytrzyma mi bateria. Taki mały gadżet. Stwierdziliśmy po dyskusjach z panią Medytą, że dwie nagrody to jest za mało. Momencik. Jezus, jakie to szczęście, że miałem otwarty bagażnik. Wiecie, co można zrobić najgłupszego? Naprawdę najgłupszego? Zostawić kluczyki w aucie, które samo się zamyka. Tak! Dokładnie tego dokonałem przed chwilą. Nagroda za drugie miejsce w konkursie fotograficznym, właśnie odebrana. Wpadliśmy tutaj po dyskusjach z panią Medytą z Navitela, że dorzucimy wam taki oto gadżet. Zmachałem się przez to włożenie do auta. Navitel R200 NV, to jest ta opcja, już wersja z Night Vision. To jest taki tani, budżetowy wideorejestrator za 150 zł. Ale jak ktoś nie ma w ogóle, ktoś chce zacząć od wideorejestratorów, zobaczyć w ogóle, czy on tego używa, czy chciałby w ogóle to mieć w aucie i tak dalej,
Z rejestracją samochodową bywa różnie. Przy dobrych warunkach oświetleniowych bez problemu z bliskiej odległości odczytacie rejestrację. Z dalszych odległości problem, w nocy problem. Ale macie bryłę auta, macie mniej więcej jak to się wszystko zachowywało. No i to jest taki entry level, że tak powiem. Jak ktoś chce wejść w to i zobaczyć, fajna sprawa. Więc możecie to również wygrać w konkursie. Pierwsze miejsce 650 NV, drugie miejsce 200 NV, trzecie miejsce ładowarka od Navitela. Ta. Mam ją nawet w Hondzie teraz. Po prostu używam jej wszędzie. Tymczasem jedziemy dalej na zakupy. Lately I've been thinking about the end of time and whether I could write a song so true that you'd be mine. Punkt numer 2. Sklep Eltek. W Warszawie to jest sklep, taki sklep z akcesoriami fotowideo. Robię od nich już zakupy u nich od dłuższego czasu. Mają sporo fajnych, tanich gadżetów. Polecam każdemu. Mają też markowe rzeczy, ale jest sporo takich, które nie odstępują jakością. Typu jakieś tam rigi, nie rigi, które można kupić za grosze. Muszę wyglądać dość komisję, ponieważ mi klawy spadły. O, Betel. O Boże, próg! Nie widzę próg. Piątek, popołudnie, autostrada 2, wylot z Warszawy. To jest ten moment generalnie, w którym zaczynasz się zastanawiać, czy dasz radę dojechać na swoje zakupy. Dlaczego w ogóle tak mówię? No mówię tak dlatego, ponieważ dzisiaj jadę na 50. rocznicę ślubu moich dziadków. Ja na przykład jestem osobą, która uznaje, że rocznica ślubu to jest absolutnie rzecz prywatna danej pary i nikomu do tego nie ma co obchodzić. No ale 50. rocznica to jest właśnie dla mnie taki wyjątek. Ja ostatnio się śmiałem do babci, bo moja babcia do mnie zawsze tak powtarzała, że o, bo ty w ogóle nie pamiętasz. Ja mówię, no nie pamiętam, bo jakbym miał rocznicę ślubu na przykład, to też bym nie chciał, żeby mi się goście zwalali, życzenia składali i tak dalej. Bo ja zdecydowanie wolę obchodzić sobie to samemu, po swojemu, ze swoją drugą połówką, tak uważam. No ale wtedy i pamiętam, zawsze mówiłem, że no jestem w stanie na przykład, nie wiem, świętować razem, jeżeli to jest jakaś okrągła rocznica 50 czy coś. No i się w tym roku śmiałem, że no mówię, no w tym roku się nie wyłgam. Słowo się rzekło, kobyłka u płota, muszę pamiętać i muszę przyjść. Także taka sytuacja. Swoją drogą, to jest niesamowite, że ludzie potrafią ze sobą wytrzymać 50 lat. Myślę, że coraz mniej jest takich małżeństw, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie się rozchodzą po trzech, po czterech. I stało się to bardzo takie naturalne, powiedziałbym, pospolite to jest złe słowo, takie naturalne, że jak nie pasuje, to można się rozejść. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Wszystko ma swoje plusy i minusy, wiecie. Tymczasem ja mam 114 km do domu i zastanawiam się, bo umawiałem się z siostrą i z bratem, z kuzynem, że pójdziemy całą ekipą na 18. A mi teraz nawigacja już pokazuje, że będę 18.05, więc raczej chyba na zakupy nie podjadę. Szkoda trochę. Szkoda, bo będę mógł dopiero podjechać w niedzielę albo jutro, nie wiem. Zobaczę. Nie wiem co. Chcesz coś powiedzieć do kamery? Nie?
to idź przodem. Wpadłem się z wami pożegnać tylko. Nie wiem, czy poznajecie to miejsce i te okna. Tak, tak, to tutaj kiedyś mieszkałem. Tymczasem Słowiańskie już. Dawno tego nie robiłem w sumie, nie żegnałem się w tej bramie. Ale pożegnam się tak jak w starym stylu. Także na razie trzymajcie się i do zobaczenia jutro znowu na targach. I może w końcu dotrę na te zakupy. Tymczasem, mówiłem lub nie, ale wszyscy, od wszystkich, którzy prosili mnie o to, abym złożył dziadkom życzenia, to właśnie idę to zrobić. Weroniko!